Witam Was serdecznie, moi drodzy, na kanale Feder z Pasją. Ja się nazywam Kamil Ciołek. Jedziemy dzisiaj na kolejne zawody. Są to naprawdę poważne znowu zawody. Robinson Feder Cup. Jedziemy do Oświęcimia, gmina Rajsko, Jezioro Długie dokładnie. No i powiem Wam, jesteśmy grubo nastawieni i pozytywnie też, dlatego że wczoraj byliśmy tam również na zawodach, na Flagman Day i udało nam się wygrać sektor. Także jedziemy dzisiaj naprawdę z nastawieniem bojowym, bo chcę dzisiaj powalczyć tam o czołowe lokaty, zresztą jak zwykle. No i co Wam jeszcze mogę powiedzieć? Będzie dzisiaj naprawdę grubo. Będziemy łowić karpie i leszcze. Takimi rybami wczoraj się wygrywało te zawody, także nastawiam się typowo na karpiki. Widzimy się, moi drodzy, nad wodą, na stanowisku, wszystko Wam opowiem. Do zobaczenia. Tak, moi drodzy, już jesteśmy prawie rozstawieni. Ostatnie szlify. Zanęta gotowa, namieszaliśmy wczoraj. Myślałem, że wylosowałem otworek, ale niestety nie. Jeden zawodnik siedzi po prawej stronie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czy powtórzymy sukces wczoraj? Wczoraj się udało sektor wygrać na Flag Monday. Dzisiaj też mam duże oczekiwania. Polosowaliśmy tak średnio rybny sektor, ale się nie poddamy. Dołożyliśmy trochę tego, chyba ten nikt nie ma na zawodach. Kastery z rubinów. Tajna broń. No. Także taktyka ta co wczoraj, pracowana na treningu. Siedzimy co prawda gdzie indziej, dokładnie naprzeciwko. Tam gdzie wczoraj. Nic nie zmieniamy, jeśli chodzi o łowienie. Chodźcie, pokażę Wam, co mamy dzisiaj w kuwetce. Tu mamy tak, zanęta, ta co wczoraj, 80% zanęty. Tutaj mogłaby być czysta zanęta, to nie ma w ogóle znaczenia. Tutaj uważam kastery, kukurydza, asekuracyjnie robaczek, tajna broń numer 1 i tajna broń numer 2. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Wczoraj wyszło, to mam nadzieję, że dzisiaj też będą ryby. Będziemy dzisiaj czekać na pewno na te ryby, ale powinniśmy je wyczekać. Dzięki nawzajem. Druga szklanka w wodzie. Dajemy czas, żeby się rozmyło. Już nieraz zrobiłem ten błąd, że pociągnąłem za szybko, nie rozmyło mi się i towar ściągnąłem do siebie. A ściskam troszeczkę mocniej ten towar, no bo jednak rzucamy na pewną odległość, także jakbym słabo ścisnął, to mogłoby mi wypaść. No i wolę podać mniej a celnie, niż rozrzucić towar. Zaczęliśmy łowienie, podaliśmy na start 5 szklanek. Udało się dosyć celnie to zrobić. Leciało wszystko w punkt, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czekamy na pierwszą rybę, wczoraj czekaliśmy ponad godzinę. Mam nadzieję, że dzisiaj dostaniemy ją szybciej.
Minęło prawie 2 godziny wędkowania. Mamy dwie rybki dopiero, karasia i małą płotkę. No i ścienko. Ale robimy co możemy. To już jest trzeci dzień zawodów na tej wodzie. Były tutaj sobota, niedziela i dzisiaj jest święto, w poniedziałek również zawody. Oj! Wyciągnęliśmy jednego karasia jeszcze. W sumie mamy trzy rybki, dwa karasia i płotkę małą. No i dwa karasie zerwaliśmy niestety. Powinny być cztery. No ale są dwa. Trzeci, ale powinno i tak być pięć. Żeby się nic złego nie stało na rybie. Tam jest jakiś zaczep. Nie, spadł. Kuźwa. To był karp, no. Do końca rzucę jeszcze jeden raz, żeby była nadzieja. Powinno być 6 ryb. 3 karasia, amur, płotka i okoń. Widzisz na wagę. Nie wiadomo, bo jakby była dziura, to by uciekł. 2740. Panie Januszu. Skończyliśmy zawody. Szału nie ma, zrobiliśmy co mogliśmy, zrobiliśmy wszystko to samo co wczoraj. Wczoraj nie spinaliśmy ryb, dzisiaj niestety je traciliśmy. Będę wyciągał z tego wnioski. Zobaczymy jeszcze ważenie z naszego sektora, na którym miejscu skończymy. I tyle, pogoda dzisiaj dopisała. Widzimy się na zebraniu, obejrzymy wyniki, kto wygrał i pogratulujemy zwycięstwom. Zdjęcie do urzędu skarbowego od razu i do co jak dzisiaj? Czwarty w sektorze. Ale jestem zły, wiesz, powinienem to wygrać. A to ja na odwrót, ja mam wtedy czwarty, a dzisiaj drugi jest. Brawo Tadziu! Trzecie, Raczyński Dariusz, 4.
20. Miejsce 5 Emerling Mirosław 4960. Gratulacje. Miejsce 6 Borowiak Bogusław 4520. Gratulacje. Miejsce 7 Heniu Piszczek 4880. Jak to zrobić? Miejsce 8 Jo. Miejsce 9 Kurzewa Marcin 3220. I miejsce 10 Kubica Łukasz 3800. Daj mi ten telefon. Daj mi ten. Tak, moi drodzy, jesteśmy już po zawodach. Poszło nam troszeczkę gorzej niż wczoraj. W sektorze byliśmy dzisiaj na 4. miejscu, ogólnie na miejscu 11. Na 38 bodajże zawodników. No, wstydu nie przynieśliśmy, jednak mogło być lepiej. Taktyka nęcenia sprawdziła się dzisiaj, drugi dzień z rzędu. Rybę mieliśmy, jednak dzisiaj niestety te ryby spinałem. Wczoraj nie miałem żadnych spinek, dzisiaj miałem dokładnie 5 spinek. Gdybym wyciągnął wszystkie ryby, sektor byśmy wygrali. No niestety się nie udało, liczą się tylko te, co są w siatce. No wnioski powoli już się budują w mojej głowie. No ale co mogę zrobić, no kurczę, no jak zwykle jest troszeczkę tego niedosytu, trzeba jeszcze nałapać doświadczenia więcej. I tyle, widzimy się, moi drodzy, w następnych zawodach. Prawdopodobnie będzie to Sensas Federtech, a potem Mistrzostwa Okręgu. I mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Trzymajcie się, hej!